Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Red Dead Redemption 2, odcinek numer 24. No i po raz kolejny jesteśmy w tym ogromnym mieście San Denis. No i dzisiaj wykonamy sobie jakieś tutaj, nie wiem, misje poboczne. Z tego co widzę, mamy tutaj jedną właśnie tutaj taką misję trochę tutaj przy wybrzeżu. Więc to sobie tutaj sprawdzę, jeszcze jakieś tutaj inne misje są dostępne. Więc to zobaczymy i może jeszcze rozpocznę z tym głównym daczem. No i może wyjdzie z tego interesujący materiał. Więc z kim ja miałbym tutaj porozmawiać, pytanie? Halo, halo? Okradnij, przywitaj się. Hey there. Morning, friend. Dobra, to chyba nie o co tutaj chodzi w tej misji. To muszę kogoś tutaj znaleźć. O, tutaj jest kogoś. Przywitaj się, dobra? Listen, bit of a weird question, but do you know where I might find some moonshine? What? Moonshine. No, strong liquor. Over strong. Wow, you want to get over drunk? No, no, it's not for drinking. What is it for? Oh, I just need some. Well, as luck would have it, you are in the legal hooch capital of America. Ooh. There's plenty of real booze here. But for shine, well, I'm guessing you'd need to go out into the woods. I mean, I know you'd have to go out into the woods. Now listen, I don't need that much. How much? About 100 gallons. Of shine? Yes, thereabouts. Why? Oh, all right, I'm trying. I'm building a machine. A machine of love. 100 gallons of hooch and love's gonna come pretty cheap. Please, friend. I'll pay. Just bring it here. It's for a good cause. Well, if anyone knows who's moving that kind of shine, it'll be that stagecoach guy in Rhodes. Porozmawiaj z Aldenem na stacji w Rhodes. Okej, okay, zaraz, zaraz. To trzeba będzie się jakoś tutaj przenieść znacznie dalej. Zaraz, zaraz, bo ja tutaj w ogóle myszkę zgubiłem. W Rhodes, co się mam tutaj wykonać? A gdzie to się w ogóle tutaj znajduje? To jest to? To jest niby ta misja? Wie, gdzie znaleźć dostawę bimbru. Dobra, w takim razie wykonujemy tutaj tą misję poboczną i zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie, więc... więc to było tyle z tego miejsca i widzimy się w samym Rhodes. No dobra, w takim razie proszę bardzo, po raz kolejny jesteśmy w tym całym Rhodes, w tym mieście, którym ostatnio była największa strzelanina i z tego co widzę nie jestem już tutaj chyba poszukiwany, tak to się tutaj prezentuje. Jeszcze tutaj mam jakąś misję poboczną, ale chyba jednak ją tutaj, powiedzmy, nie wiem, pominę i zrobię to, co tutaj w tym San Denis mam jeszcze do zrobienia. Na tym się tutaj skupimy, więc chwila, chwila. Jeżeli dobrze pamiętam, to z tym miałem się tutaj skontaktować. Zobaczmy. Zapytaj o Bimber, no właśnie. Need something more specific this time. A wagon full of moonshine. Well, you might just be in luck. I knew I picked the right fella to speak to. Dobra, więc mamy jakąś tutaj informację. Przyjrzyj się dokumentowi. Torba czytaj, dobra. Wskazówka dotycząca napadu na Diligence, okej. Most w Bluewater Marsh na północ od San Denis. Szukaj wozu jadącego na południe. Powinien wieść na pace mnóstwo butelek z bimbrem. Obejdź się z nim ostrożnie. X. Okej. Okay. W takim razie most w Bluewater Marsh na północ od San Denis. Okej. Okay. A sobie to wszystko tutaj zobaczymy. Odłóż. Dobra. W takim razie, gdzie to się w ogóle tutaj znajduje? Na północ od tego. A, okej, czyli od razu mamy tutaj narysowane, jasna sprawa. No niby tutaj mamy jeszcze jakieś misje poboczne chyba ze wcześniej powiedziane. Mógłbym tutaj zagadać, ale... szczerze mówiąc, nie chcę tego tutaj teraz wykonywać, tutaj mieszać tej całej fabuły. Więc pójdziemy na ten cały bimber i dokończymy tutaj całą sprawę. Więc chwila, moment, widzimy się na miejscu. No dobra, w takim razie proszę bardzo, jesteśmy na miejscu i zaraz zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. Może jakąś tutaj broń od razu sobie wyciągnę, żeby było łatwiej. No i co my mamy tutaj zrobić? Jakoś czekać na wóz? There we go. No jestem już na tym tutaj moście, come on. Czego oni tutaj ode mnie oczekują? Coś tam się zbliża. Może coś z tego tutaj wyjdzie. Who we got here?
No to jest tutaj nasza obecna misja, nawet nam tutaj pokazali na mapie. Więc ciekawe, czy po dobroci będzie dało się to wszystko tutaj wykonać. Nie chcę tutaj tak od razu tutaj atakować, powiedzmy. A ja nie chcę jeszcze tutaj walczyć. What the hell? Dobra, w takim razie strzelaninę robimy. Ja chciałem coś innego tutaj wykonać, chciałem z nimi porozmawiać, ale nie było takiej możliwości, kurde. Muszę tutaj w takim razie coś zjeść. dobra, co my tutaj mamy? Lekarstwa, co one tutaj dają? Serum, silne serum, tonik, dobra, bo tutaj strzelanie zaraz będzie. Kurde, ale zawalona sprawa, ja chciałem jeszcze z nimi najpierw porozmawiać. A tutaj od razu broń się wyjęła, więc trochę głupio wyszło. Wow! Dobra, jeszcze kolejny. Dobra, to było na tyle. Co mu się stało? What the hell? Okej, w takim razie dziwna sprawa. Czy jak mam broń, to zazwyczaj pod prawym przyciskiem myszy się tutaj rozmawia, a ja miałem broń wyciągniętą i prawym tutaj zacząłem celować i wyszło jak wyszło. Więc trochę tutaj nieprzyjemnie, ale cel wykonany, powiedzmy. Więc to się udało chyba trochę lepiej wykonać, ale... A dobra, trudno. Jeszcze tutaj konia ze sobą wezmę. I w każdym razie mam już tutaj ten cały wóz potrzebny. No i ciśniemy do tego całego San Denis. Zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie, jeszcze jakieś konie tutaj zostały po tej całej akcji. Dobra, więc powolnymi krokami zbliżamy się na miejsce, proszę bardzo. You're a wonderful man! Wonderful! You got my money? It's for a very good cause. My name is Professor Andrew Bell III. Perhaps you've heard of me. Can't say that I have. Oh, I'm an inventor. Maybe you've read about me. I don't read much. Oh, well, that's too bad. Oh, yes. You got my money? Oh, well, it is the most wonderful invention, friend. Oh, you, sir, have done a great deed. All I've done is get some creep a lot of drink. Creepers? Excellent. No, nonsense. Now, you've helped me develop the most humane machine imaginable. A way to induce calmness to our most troubled souls. A way to end the barbarity of a public hanging. Oh, so, so humane. What are you talking about? The electric chair. What? See, it's a chair full of electricity. Quite fascinating. It calmly and peacefully dispatches the sinners to face judgment. Yes, judgment. Yeah. Where is it? Well, it's in my laboratory. The next thing I need is a demonstration. A public one. Huh. Do you know the police chief? As well as anyone. Oh, wonderful! Perhaps you can encourage him to let me demonstrate the chair. It will help bring this town into the next century. Yes, could you do that? Bell to chyba jakiś tutaj wynalazca jest. To jakieś tutaj krzesło elektryczne chyba wymyślił. Okej, okay. To ciekawa sprawa. W takim razie zobaczmy, jak to się tutaj na mapie prezentuje. Do komendanta policji? To jest tutaj? Łaska wiedzy, cały czas tutaj ten profesor, tak jest, Andrew Bell, czyli tak on się tutaj nazywał, to jest chyba jakaś tutaj postać historyczna, no, szczerze mówiąc nie pamiętam, jaki on miał tutaj ten Bell w realnym życiu tutaj imię, więc dokładnie nie wiem, ale... A chyba to jest rzeczywiście on, taki wynalazca, profesor, nie mam pojęcia, nie jestem aż taki tutaj oczytany, wiem, że taki był tutaj kiedyś... naukowiec, ale co on tam dokładnie wyczyniał, to już tutaj nie pamiętam. No dobra, w takim razie proszę bardzo, zaraz tutaj już będziemy koło tej całej policji, ale zawsze jak tutaj po prostu przejeżdżam tymi wszystkimi ulicami po prostu tego miasta San Denis, trzeba przyznać, że wyglądają one niesamowicie tutaj interesująco i realistycznie. No dobra, w takim razie San Denis, tutaj policja urzęduje. No i zobaczmy, jak to wygląda. Stróż prawa, zapytaj, zażądaj. Chciałbym tutaj... Nie mogę tego zrobić pod R, niestety. Mam tutaj wejść jakoś? Dobra, okej, teraz zapytaj. Chief, I'm representing the inventor of a humane execution machine. An electric chair. And he, He wants to demonstrate his invention here.
Ah, I'm familiar with the man and his work. Tell you what, I'll give you a permit. But it's gonna cost you $100 in fees. Naprawdę? Negocjuj, zobaczmy. Hey, look, this will save you money in the long run. And, it'll save the condemned a whole lot of pain. That remains to be seen. But I'll give you a permit for 50. No dobra, odejdź, zapłać w takim razie. Myślę, że to tutaj dobra cena. Okay, well, the price is fair, here you go. And here, sir, is your permit. Depending on the usual formalities, of course, such as finding a suitable candidate for humane dispatchment. I'll tell that to the professor. Good luck! Dobra, więc wracamy do tego całego profesora tym razem. Po raz kolejny tutaj zabawiamy się w roznoszenie tutaj wiadomości z jednego punktu do drugiego. No dobra, w takim razie chodźmy na naszego konia, no i porozmawiamy z tym całym profesorem. Ciekawe, czy tutaj będzie jakaś egzekucja pokazana, chyba tak. Gra jest tutaj od 18 roku życia, z tego co wiem. By tutaj brutalne sceny znaczy bardziej niż jakaś ta egzekucja pojedyncza. Co to w ogóle jest, nie wiem, w taki sposób humanitarny, tak jak tutaj mówią. Więc nie wiem, co wy o tym tutaj sądzicie. To chyba nie jest tutaj humanitarny sposób zabicia, szczerze mówiąc. To jeden tutaj z bardziej, nie wiem, czy okrutnych, znaczy oni chyba wtedy w tamtych czasach nie było bardziej taj, bardziej humanitarnego, ale tak naprawdę to nie jest taj dobry sposób. Tam widziałem różne filmy, jakieś tam dokumenty, że raczej to jest bardzo bolesne, w szczególności jeżeli tam się tej gąbki chyba na czole nie zamoczyło odpowiednio, no to to można by tutaj naprawdę bardzo mocno cierpieć. No ale zobaczymy, jak to będzie się tutaj prezentowało, to jakieś tutaj chyba prototypy dokładnie, więc ciekawe. Ciekawe, czy to się w ogóle z historią tutaj pokrywa, czy to rzeczywiście tutaj w 1898 coś tutaj chyba w tym roku się tutaj odbywa cała fabuła, więc nie wiem, trzeba by było to tutaj sprawdzić. Dobra, porozmawiajmy z profesorem. Hello, professor. Professor Andrew Bell the Third. That's it. So the chief says you can test out your machine, pending the usual formalities. And what are they? Finding a suitable, subject. Ah, funny you should mention. And this fella here, he seems sturdy enough, and he's guilty of sin. Wilson J. McDaniels, wanted for murder, bigamy, and immoral animal husbandry. What's that? The mind shudders. Find him for me, and help me put him out of his misery. No widzicie, co jesteśmy tutaj wielkoduszni? Jakiegoś tutaj przestępcę załatwimy i tyle. Przyczynimy się do dobra świata, nie wiem. Ale zaraz. Co ja miałbym tutaj wykonać? Czy on już jest tutaj w więzieniu, czy o co tutaj dokładnie chodzi? List gończy? A, może muszę ten list gończy tutaj wykonać. Tak bym tutaj stawiał. To była właśnie interesująca sprawa. No bo na mapie już nic innego nie widzę. Zaraz, coś się jeszcze tutaj pojawia. A to co to jest? Mary Beth? Kto to była Mary Beth? Mary Beth? Zaraz, czy to nie jest dziewczyna głównego bohatera? No dokładnie już nie wiem. Leopold Strauss jeszcze z kolei. Nie, to jakaś tutaj inna była. Mary Beth chce ze mną porozmawiać. Już dokładnie, nie, nawet nie mam pojęcia. Dobra, w każdym razie po raz kolejny udam się do tego, do tej policji. I wydaje mi się, że misją będzie znalezienie tego przestępcy i w zasadzie tyle. Więc ciekawa misja, naprawdę. To są wszystko misje poboczne, dajcie spokój. O kurde, jeszcze tutaj wjechałem na jakieś, nie wiem, dziwne miejsca. Więc trzeba przyznać, że poziom tych nawet misji pobocznych, nawet nie głównej fabuły, to są jednak na bardzo wysokim tutaj poziomie. To rzadko się jednak tutaj w grach wideo zdarza. Aż taki tutaj poziom ciekawy.
jakieś tam gry MMO albo jakieś tam inne, no to sobie zabijcie tam, nie wiem, 5 świń i później przynieście jakieś tam, nie wiem, mięso i w zasadzie tyle. A tutaj jakieś tutaj właśnie przedstawienie postaci historycznych. Dobra, ale ja tutaj nie będę się zatrzymywał, pójdę w inne miejsca. Zaraz, bo ja się tutaj zgubiłem. Chwila, moment, kurde, co ja tutaj próbuję? Bo ja szedłem właśnie za tą misją inną. Tutaj mam się jakoś dostać do tego listu gończego. Chyba jakąś tą stronę? Tu jeszcze jakieś teatry ogromne. Nic mnie tutaj nie było, nie wiem co się tutaj znajduje. Kurde, chciałbym tutaj przejść. Come on! Korek się tutaj robi. Dobra, chyba dobrze tutaj idziemy. Tak jest, jestem po raz kolejny w dobrym miejscu, więc proszę bardzo. No i zobaczmy ten list gończy. To chyba o to tutaj chodzi. Look here. I hope you're gonna use that permit I gave you soon. There's a bounty poster on the wall there. Not one you can demonstrate your machine on. Odwróć, czytaj. No dobra, więc proszę bardzo, jeżeli chcecie tutaj poczytać dokładnie $100 nagrody, jasna sprawa. Odwróć jeszcze jakieś coś innego, więc to było tyle, dobra. You going after Lindsay Waffle? I might be. I might just wanna hang his poster up on my wall. Yeah, they're a bad lot, the Lamone Raiders. Stupid fellas, won't leave good enough alone. One of these days, the government's gonna get sick of private militias, you know. One of these days, the government's gonna get sick of all of us. Don't tell them I said that. No dobra, więc to jest nasza tutaj główna misja, rozumiem. Więc zaraz sobie to wszystko tutaj zobaczymy. Ej, gdzie jest mój koń? Chwila, moment. Dobra, więc skakujemy. I zobaczmy, jak to w ogóle tutaj wygląda na mapie. Gdzie ja to tutaj mam? To jest to? Dowódca szubrawców z Lemoine jest poszukiwany za zorganizowanie formacji bojowników przeciwko państwu. Za schwytanie go żywego lub martwego w San Denis przewidziana nagroda w wysokości $100. Ale czy to jest misja ta, co jest tutaj wymagana? Kurde, ja chcę tutaj w questy jakoś zajrzeć, bo nie mam pojęcia. A nie, patrzcie na to, czyli to jest jakaś tutaj zupełnie oddzielna misja z tym ściganiem zbiegów. Tutaj jest ta misja główna, że mamy schwytać Wilsona McDanielsa, okej. Okay. Żeby tutaj profesor mógł wykonać egzekucję. Więc tutaj mamy się dostać, dobra. Więc tamtą misję z tym przestępcą za $100 to sobie, nie wiem, zostawię na później, a teraz jedziemy za tym innym przestępcą, żeby tutaj była egzekucja. Więc chwila, moment, po raz kolejny widzimy się na miejscu. Dobra, więc jestem już tutaj bardzo blisko tego kolesia. No i jak sobie możecie zaobserwować na mapie, no to mamy tutaj do czynienia z bardziej tutaj zorganizowanym oddziałem, więc trzeba będzie jakoś sobie tutaj radzić. Tylko pytanie jak? Zwykła, dobra, powiedzmy, że z tego sobie tutaj zaatakuję. Czy ja mam jakiekolwiek tutaj lunety? Ta broń chyba ma jakąś tutaj lunetę. Może to się do czegokolwiek by tutaj przydało. A może zagramy jak jakiś tutaj ninja, powiedzmy. Żeby nikt nas tutaj nie zauważył. Co wy o tym tutaj sądzicie? Czy ktokolwiek się w ogóle tutaj znajduje? A na mapie jak to tutaj wygląda? Dobra, postaram się. Może po cichu. Zobaczymy, co z tego tutaj wyjdzie. What the heck? Ale się przestraszyłem! W takim razie wyszło tak jak zwykle. Ja nie mogę, jak mnie tutaj kolej zauważył, w krzakach byłem bez przerwy. Koleś, ten z sikiery tutaj próbował do mnie podejść. Ja nie wierzę. Naprawdę tak łatwo było mnie tutaj zauważyć. A tego mam nie zabijać chyba. Zaraz. Kogoś mam tutaj nie zabijać. Proszę tego, co jest tutaj do posadzenia na krześle. Dobra, jeden załatwiony, ale jak sobie teraz z tym radzić, pytanie. Come on, lasso? No nie, zaraz umrę. Mam go? To nie jest ten. Ja nie wierzę, ale zwaliłem.
teraz lasso, come on. To już jest ostatni. Daliśmy radę, uff. Dobra, to było bliskie. Gdzie go tutaj mam? Okej. Okay. Co się z nim w ogóle tutaj stało? Spętaj. Dobra, podnieś. Kurde! Ja często w różnego typu grach chcę właśnie tutaj, żeby wszystko po cichu tutaj wyszło. Jak sami widzicie, co się tutaj stało. No nie, taka strzelanina od razu nas tutaj zauważyli wszyscy. No w takim razie zobaczmy sobie, co my w ogóle tutaj mamy. Przeszukamy w ogóle tutaj wszystkie trupy. Może będą tutaj jakieś interesujące rzeczy. Proszę bardzo, 83 centy, naprawdę tak mało? A mógłbym jakiegoś tutaj konia, wyceluj broń, zabrać, bo to jest trochę daleko, nie mogę tutaj nic zrobić. Będę musiał na piechotę do mojego konia dawnego tutaj podejść, a go zostawiłem trochę tam dalej. Dobra, więc ograb, to jest tutaj pierwsza sprawa, okej. Zobaczymy. Solona wołowina. Tak jest, to jest to, na co tutaj czekałem. Dobra, w takim razie trzeba będzie tutaj podejść z tym więźniem do San Denis. Więc to już tutaj jest mniej interesujące, powiedzmy, ta cała podróż. Więc chwila, moment, widzimy się po raz kolejny na miejscu. You know, you ain't going to court. You ain't going to jail either. I'm taking you to a professor I know. What in hell are you talking about? You're a lucky man, mister. You get to be part of a great experiment. Shut up! Huh? You ain't gonna die needlessly is what I mean. Nope. Your death's gonna be an important step in the advancement of human knowledge. What in hell you saying, mister? This professor, Andrew Bell III, I believe he said. He's a little odd, maybe harebrained, but I got no reason to doubt the quality of his work. What's this damn professor got to do with anything? Well, he wants to try this new electricity chair on you. To kill you. Humanely. No! Yeah. Well, he's gonna strap you into this contraption and run a large electric current through your system. Got something to do with moonshine. Don't quite know what. I guess that's why he's the professor and I'm the bounty catcher. Well, as I said, I can pass on his assurances that this is a most humane way to go. It'll be just like, well, like switching off a light. They wouldn't let you do this to me. They wouldn't. Oh, they would. And we got a permit and everything. You was in animal husbandry, am I right? Well, you ever seen lightning strike livestock, Mr. McDaniels? Now, I ain't ever seen the actual impact. I came across the pasture sometime after. The storm had just cleared and there was smoke in the air, smell of burning hair. No. There must have been a dozen head of cattle lying there, piled up, mangled. Strange scars across their backs, legs, and necks. It's half like they was burned, half like the skin was ripped off. No. Eyes bleeding. Some of them popped out. No. If I hadn't seen the storm, I would have thought some devil caused that mischief. But no, sir. It was lightning. The electricity does something, all right. I seen trees explode in front of me. I seen desert sand baked into glass. That's what I seen lightning do. But hey, this electricity professor's got a plan for you. Ah, that must be of an entirely different kind. No to wspaniale tutaj kolesia pocieszyłem, trzeba przyznać. Jego śmierć tutaj nie pójdzie na marne. Co? What the hell? Jeszcze mamy wojnę! O nie, tego się tutaj nie spodziewałem. Zaraz, zaraz, czyli szukamy tutaj. Czeka nas tutaj mocna walka. Kurde, ilu ich tutaj jest w ogóle? Jeszcze ktoś tutaj jest? Ja nie mogę, ale się tutaj nie spodziewałem, że walka jeszcze tutaj będzie. Lekarstwo, dobra.
No więc to było na tyle. Uff. Ej, gdzie jest mój koń w ogóle? Pobiegł w inną stronę. Okej, czy jakoś tutaj daliśmy radę? I'm sorry about that, McDaniels. You all right? Yeah, me too. Well, you'll be happy to know we ain't got far to go. Hold on tight now. Nie ma co płakać, przecież twoja śmierć nie pójdzie na marne. A może on płacze ze wzruszenia, że nareszcie coś będzie miało w jego życiu sens. Nie mam pojęcia, kurde. Nie wiem, ciekawa sprawa jeszcze z tą całą karą śmierci na przykład. No, czy to jest w ogóle legalne w Ameryce? Z tego co wiem, to tam zależy od Stanów. Znaczy już nie ma tutaj tego chyba krzesła elektrycznego. Jakoś tam przez kilkadziesiąt lat było tutaj legalne, ale z tego co wiem, no to teraz są jakieś tam, nie wiem, inne sposoby chyba. Nie, nie powieszenie. Powieszenie też jakoś było, ale chyba w innych krajach. To jakoś przez wstrzykiwanie czegoś do organizmu, jakieś tam trucizny, że tam, nie wiem, idzie się spać i się umiera, więc coś w tym stylu. Więc są tam już zupełnie inne metody. No to w Ameryce, w jakichś tam innych krajach, w Polsce czegoś takiego nie ma. W Polsce maksymalnie 25 lat, a nie, dożywocie jest przecież, co ja tutaj gadam. Więc nie wiem, ciekawa sprawa. Dobra, w każdym razie, chyba zbliżamy się powolnymi krokami do tego całego profesora. Więc trzeba przyznać, że to jest misja poboczna. To jest bardzo jednak ciekawa sprawa, że takie są tutaj misje poboczne w tej grze. Naprawdę. Porównując tą grę z 2018 do tych wszystkich gier, które później wychodziły, naprawdę mam wrażenie, że wszystkie gry później po prostu słabo się tutaj prezentują na tyle Red Dead Redemption 2. Nie wiem, czekam na coś lepszego. Come on, kiedyś coś takiego będzie. Professor will be real pleased to meet you. No. Mam go tutaj zabrać? Ściągnij, dobra. No i zaraz, ale to chyba trzeba będzie jakoś tutaj publiczną egzekucję wykonać, nie wiem, coś w tym stylu? Here, I got him. You're wonderful, just wonderful. Dobra, upuść czy co? Okej. Now where's my money? Money? Yeah, for all the running around I've been doing. Oh, well, once they buy my humane electric ending facilitator, there'll be money enough for you, sir. Yeah, let's hope. Alright, let's get our poor unfortunate ready for the demonstration. Oh, do come and watch. It'll be amazing. Come along. No dobra, nareszcie coś tutaj będzie. Chwila, moment. Oni się już tutaj spakowali tak szybko? I co? On tutaj już samemu będzie chyba jechał. Jasna sprawa. Przytrzymaj F1, aby wyświetlić szczegóły. No w takim razie po prostu sobie pojedziemy tutaj na miejsce docelowe, gdziekolwiek się to w ogóle tutaj znajduje. Ale zaraz. Nieznajoma osoba. No to nie o to tutaj chodzi. Dobra, więc trochę głupia sprawa, muszę przyznać, a więc z tego co widzę, żeby w ogóle dokończyć tą misję, to trzeba po prostu tutaj parę dni poczekać w tej grze i dopiero wtedy, nie wiem, tutaj się chyba wystarczająco osób zorganizuje, no i właśnie tutaj dopiero przyjdą. Więc niestety nie zobaczę tutaj tej całej egzekucji już dzisiaj, ale zapewne powinno być już tutaj, nie wiem, w nadchodzących odcinkach, jak wykonam jakieś, nie wiem, kolejne misje. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak to będzie wyglądało w praktyce, no to zostawiajcie lajki, sobie dzwonki po kolejne codziennie wychodzące odcinki. Dobra, więc to było na tyle. Ja się z wami żegnam. No i do jutra.